drogowskazy. Czas na kolejne drogowskazy na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i niezmiennie bardzo się cieszę, że mamy kolejną okazję, żeby się spotkać i porozmawiać. Mimo że dzisiaj temat będzie, szukam dobrego słowa, bo nie chodzi o to, że trudny, nie chodzi o to, że bolesny, ale bardzo dotkliwy dla wielu osób. Świadczą o tym chociażby takie pierwsze trzy określenia, których chciałam użyć. To są słowa rewolucja, kosmos i trzęsienie ziemi. No i te słowa według ekspertów opisują to, co dzieje się w ostatnim czasie z rynkiem mieszkaniowym w Polsce. Kolejne słowa klucze, których można używać a propos rynku mieszkaniowego, to jest inflacja, stopy procentowe i wojna w Ukrainie. Tymi wydarzeniami, zjawiskami można tłumaczyć tę rewolucję, której jesteśmy świadkami. Ta rewolucja nie dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży mieszkań i oczywiście kupna, ale także rynku najmu, bo tu także sporo się zmienia, ale to nie ja będę mówiła o szczegółach tych zmian, a goście dzisiejszego spotkania, czyli pan Jacek Kusiak, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Dzień dobry, witam serdecznie Panią, witam Państwa. To może zacznijmy od danych, do których ja dotarłam. Mianowicie z najnowszych danych banku PKO BP wynika, że najmocniej, bo o ponad 70%, oferta mieszkań na wynajem zmniejszyła się we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Lublinie, a w Warszawie spadła o ponad połowę. Nie ma mieszkań na wynajem. Mogę to potwierdzić z uwagi na to, że nasze stowarzyszenie praktycznie w tych wszystkich miastach ma oddziały i monitorujemy bardzo dokładnie całą sytuację. Oczywiście tutaj ta ściana wschodnia, w niej się najwięcej zadziało, czyli Lublin, Rzeszów, Warszawa. Rzeczywiście mamy do czynienia również z dużym boomem w Krakowie. Mamy również z bardzo dużym boomem w Gdańsku. Tutaj ta ściana wschodnia rzeczywiście bardzo mocno poczuła ten ruch po 24 lutym. Czyli tutaj wracamy do tego tłumaczenia odnośnie sytuacji na rynku związanego z wojną w Ukrainie, bo to była ta, no trudno o tak wielkiej tragedii mówić, że to jest składowa, no ale powiedzmy, że jeden z powodów tego, co dzieje się na tym rynku. Tak, i tak jak Pani wspomniała, rzeczywiście na rynku dzieje się rewolucja, bo przejdziemy trochę tak z historii w teraźniejszość i w przyszłość ewentualnie, pozwolę sobie zrobić to w ten sposób, ponieważ proszę sobie przypomnieć rok 2020, kiedy wybuchła pandemia, gdzie wszystko się zatrzymało, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o rynek najmu, on się w ogóle całkowicie zatrzymał i 13 marca 2020 roku mieliśmy zatrzymanie rynku najmu, wtedy byli wynajmujący, ale nie było najemców i w tamtym momencie jakby ktoś powiedział, że za 2 lata nagle rynek odwróci się całkowicie do góry nogami, no to wszyscy by się zaśmiali bardzo głośno, bo by nikt nie uwierzył w to, skoro pandemia zatrzymuje wszystko, to co spowoduje, że teraz się odwróci całkowicie odwrotnie. A teraz widzimy, że 24 luty, czyli również sytuacja bardzo nadzwyczajna, która jest i dla nas taka niepewna i nie wiem do końca, co się będzie działo, nagle się wszystko odwróciło tak naprawdę do góry nogami i nagle nie ma mieszkań do wynajęcia, znikają jak ciepłe bułeczki. Nawet dzisiaj rozmawiam z taką jedną panią pośrednik, która współpracuje również z nami. To jest sytuacja tego typu, jak się pojawia jakaś oferta w nocy, to ona już do klientów o 7 rano pisze SMS-a, uwaga, to jest taka i taka oferta, proszę ewentualnie dzwonić, bo za chwilę jej nie będzie. Więc rzeczywiście mamy do czynienia z takim rollercoasterem na rynku i de facto rewolucja, to chyba jest tak delikatnie powiedziane. Rzeczywiście boom na rynku jest taki bardzo, bardzo duży. Jako Stowarzyszenie Mieszkanicznik oponowaliśmy za tym, żeby nasi członkowie, bo ich jest ponad 20 tysięcy i sympatycy, idąc za tym takim ruchem na rynku, byli też bardzo tacy ostrożni, żeby też również trzymali cenę w ryzach, bo widać jak to wygląda na rynku, że niektórzy poszaleli i te ceny wraz ze wzrostem popytu też poszybowały bardzo, bardzo mocno, mocno do góry. Ale rzeczywiście te procenty, które Pani podawała, są jak najbardziej realne i tutaj czy Warszawa, Lublin, czy Rzeszów, rzeczywiście można powiedzieć, że bardzo mocno skurczyła się oferta mieszkań na wynajem. Zakładam, że wynika to między innymi z tego, że zwiększyła się grupa osób, które poszukują mieszkania, no bo przecież z tego, co pamiętam, dane oscylowały wokół 3 milionów obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę. No oczywiście nie wszyscy oni szukają w Polsce mieszkań, natomiast zdecydowanie zapewne procent się zwiększył. No ale czy to też nie wiąże się z tym, że z powodu tego, co się dzieje ze stopami procentowymi, wielu osobom drastycznie spadła zdolność kredytowa, co oznacza, że zakup wymarzonego mieszkania trzeba będzie odłożyć w czasie. No ale gdzieś trzeba będzie mieszkać, tak więc trzeba rozejrzeć się za wynajmem. Tak, ale myślę, że 80% jakby tego ruchu całego jest spowodowane właśnie wojną na Ukrainie i de facto napływ tych 3 milionów uchodźców z Ukrainy. Spodziewano się aż do 5 milionów. To tutaj w takim mieście, jak my jesteśmy, Warszawa, to trzeba przyznać, że nawet do 50% osób może do nas jakby przybyć. Te wszystkie osoby muszą gdzieś się podzieć. 80%
10% tego całego ruchu to jest Ukraina, a 20% może by właśnie rzeczywiście to, co pani mówi, związane z kredytami, z tym, że zdolności kredytowe pokurczyły się, tak żeby powiedzieć, w liczbach mniej więcej o 300 tysięcy złotych. To jest bardzo duża liczba i myślę, że to stanowi mniej więcej około 20% tego całego ruchu. To jest oczywiście taka ciemna strona, o której teraz chciałabym porozmawiać. Państwo w opisie Stowarzyszenia Mieszkanicznik piszą, że są międzynarodową organizacją wspierającą wynajmujących w prowadzeniu bezpiecznego i etycznego najmu nieruchomości. Zastanawiam się, czy ta sytuacja szalonego popytu nie sprzyja takim właśnie trochę nieetycznym wynajmom. Mówię o windowaniu cen, które no w tym przypadku może być tak skrajnie oceniane, bo mówimy o wynajmie mieszkań no osobom w takiej tragicznej życiowej sytuacji, no bo przecież uchodźcy uciekali z Ukrainy przed wojną. Przyznam, że po 24 lutego my również w stowarzyszeniu mieliśmy problem ze zdefiniowaniem takiego trochę paradygmatu albo ewentualnie takiego komunikatu, w jaki sposób to robić. Natomiast od początku komunikaty od nas do naszych członków, sympatyków były taki, że nie działajmy pod wpływem emocji, nie działajmy pod wpływem ruchu serca, tylko bardziej rozsądku, ale rozsądku, które też się opiera na tym, że nie podnosimy cen z uwagi na to, że ci ludzie rzeczywiście uciekają, potrzebują pomocy. To skoro do tej pory były ceny rynkowe, to trzymajmy również. Więc ja nie mogę odpowiadać za cały rynek właścicieli nieruchomości na wynajem, ponieważ takich właścicieli w Polsce jest około 1 000 000 osób. Natomiast my docieramy do mniej więcej 150 tysięcy osób, więc jakby takie komunikaty nasze były kierowane do takiego procentu. W porywach jesteśmy w stanie dotrzeć nawet do połowy, czyli do 500 tysięcy ludzi, ale wiadomo, komunikaty są komunikatami. Natomiast rzeczywiście jest istotne, żeby w takiej sytuacji może nie grasować w ten sposób, że podnosi się czynsze, natomiast no niestety za wszystkie osoby nie możemy odpowiadać. I ten komunikat polegał na tym, że starajmy się nie myśleć tylko sercem, ale również rozsądkiem. I za chwileczkę również powiem, w jaki sposób proponowaliśmy, żeby to wszystko się odbywało. Mamy takie 5 zasad, żeby również właściciele na nich się opierali. Natomiast widać było, ponieważ przeprowadzaliśmy takie ankiety wśród właścicieli nieruchomości na wynajem, że niektóre zasady były niestety łamane. W przyszłości może się to wiązać z tym, że te osoby no, będą miały problemy z Ukraińcami, którzy na przykład nie podpisali umowy, albo nie wiadomo do końca, komu się wynajęło, albo rzeczywiście wynajęło się drożej i za moment te osoby będą uciekały z tamtego mieszkania, bo zauważą, że rzeczywiście to były ceny nierynkowe. Więc de facto jest kwestia tego typu, że pazerny traci zawsze 2 razy i myślę, że w tej sytuacji również będzie taki efekt tego wszystkiego. To jest bardzo przykre słowo, ta pazerność. To aktywiści nagłośnili takie słowo, stworzyli właściwie słowo jak patodeweloperka. Ono oczywiście dotyczy deweloperów, którzy próbują nam sprzedawać mieszkania, które no często oferują nam takie urągające warunki do życia. No ale pojawiło się też coś takiego jak patowynajem. Tutaj mam na myśli te wszystkie mieszkania, które wyglądają jak muzeum PRL-u, jak składowisko pamiątek po Gierku. Mieszkania, które mają dziwną hybrydę toalety z kuchnią, albo ktoś, chcąc zwiększyć liczbę pokojów, wstawił ścianę, nie zwrócił tylko uwagi, że ona na przykład dzieli okno, w związku z czym okno się trudno myje i otwiera. Takie coś też osoby wynajmujące mieszkanie mają chyba na sumieniu. I przyznam, że rzeczywiście od początku powstania stowarzyszenia zrobiliśmy takie zasady etyczne, w jaki sposób to robić, wynajmować, bo trzeba sobie uświadomić to, że bez najemców nie ma wynajmujących, bez wynajmujących nie ma najemców. To jest kwestia tego typu, że trzeba się traktować po ludzku i normalnie. To już nie jest tak, jak kiedyś pani Kowalska czy Nowak wynajmowała bez umowy, bez niczego, ze starymi firankami, ze starymi meblami i de facto, aby tam wcisnąć i wycisnąć wszystkie soki z najemcy. Również u nas powstał taki kodeks etyki mieszkanicznika, który mówi właśnie o tym, w jaki sposób funkcjonujemy, reagujemy. I nie ma czegoś takiego, że budowane są tego typu mieszkania, gdzie nie ma tam warunków do życia. No bo de facto, jeżeli my chcemy komuś wynajmować, a generalnie, jeżeli myślimy długoterminowo, no to powinny te warunki być normalne. I stąd u nas na przykład w stowarzyszeniu, jeżeli widzimy o tego typu przypadkach, tak jak pani wspomniała, dzielenia pokoju, że ten pokój jest bardzo mały, tam nie można żyć, albo jest kuchnia w przedpokoju zrobiona, żeby było więcej pomieszczeń, gdzie później nie ma warunków BHP, czy ewentualnie proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jest pożar w kuchni, która jest w przedpokoju, a są 4 albo 5 pokoi, z których się nie można wydostać później. To nie jest hotel, który ma kilka wyjść ewakuacyjnych, więc na takie rzeczy nie ma zgody u nas w stowarzyszeniu. Kilka lat temu pamiętam, że furorę w sieci zrobiła taka oferta wynajmu. Ktoś chyba miał balkon, który jakoś zabudował i stworzyła się taka wąska kiszka, która oczywiście była proponowana za jakieś tam niższe pieniądze, ale to nadal był pomysł rzędu kilkuset złotych. To było oczywiście przed rozpoczęciem wojny, ale wtedy z sugestią dla pracowników ze wschodu. Jakby to było wytłumaczenie
zdaniem, dlatego że się proponuje buble i proponuje się tego typu warunki. Spotkałem się z taką sytuacją i przyznam, że spotkałem się nawet ze sprzedażą takiego mieszkania, gdzie właściciel tłumaczył, że to jest trzeci pokój, gdzie wchodziło się przez próg, tak jak się wchodzi na balkon, i tam były deski tarasowe i było postawione łóżko, jakieś tam ogrzewanie zrobione. Natomiast dla mnie to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo w akcie notarialnym pisze, że są dwa pokoje, a właściciel mówi, że są trzy pokoje, tam to rzeczywiście też było wynajmowane. To jest pato taka deweloperka, nazwijmy to, albo ewentualnie pato wynajmowanie, bo to nie są warunki takie, gdzie powinien człowiek ewentualnie mieszkać. Tam było normalnie wstawione łóżko, normalnie to wyglądało tak na pierwszy rzut oka, ale myślę, że do mieszkania to nie było miejscem. Zdarzają się niestety też tego typu sytuacje. Na czym polegają działania Stowarzyszenia Mieszkanicznik? Państwo reagują, wychwytują takie przypadki, jak ten, o którym pan przed chwilą mówił? Czy to do pana zgłaszają się najemcy i wynajmujący, którzy borykają się z jakimś problemem, albo jakiegoś problemu chcą uniknąć? My tak naprawdę od samego początku mamy taką ideę, misję, można to nazwać, cywilizowania polskiego rynku najmu, bo jak zakładaliśmy stowarzyszenie w 2012 roku i porównywaliśmy się do takich rynków jak angielski albo Nowa Zelandia, to proszę sobie wyobrazić takiej skali od 0 do 100, gdzie Nowa Zelandia i Anglia byli na poziomie mniej więcej 80, to my byliśmy na poziomie 8. Czyli byliśmy bardzo nisko, daleko, daleko. I dlatego to hasło cywilizowanie polskiego rynku najmu jest od początku. Dlatego powstał ten kodeks etyki mieszkanicznika, czyli te osoby, które do nas się zrzeszają, przestrzegają ten kodeks. Oczywiście są też sytuacje na rynku, gdzie są zgłaszane do nas sytuacje, że coś się dzieje. Natomiast stowarzyszenie jest i dla wynajmujących, ale również dla najemców. Jeżeli najemcy chcą się u nas dowiedzieć ważnych rzeczy, jakie mają obowiązki, jakie mają korzyści również, chcą zobaczyć umowę, też również mogą to zrobić. Bo tak jak powiedziałem, jedna strona nie istnieje bez drugiej i nie wolno o tym zapomnieć. Także te czasy takie PRL-u już się skończyły bardzo dawno. Nie może być takiej organizacji, która nie dba o dwie strony. Oczywiście jest to stowarzyszenie dla właścicieli, natomiast my również, jak mamy sygnały od najemców, że na przykład jakiś właściciel się nie rozlicza odpowiednio, nie oddał kaucji, to reagujemy. Jeżeli ta osoba jest w poczcie naszego stowarzyszenia, to my nawet reagujemy w ten sposób, że wysłuchujemy od strony najemcy i również tego właściciela. Jeżeli widzimy, że działanie etycznie taka osoba jest skreślana od nas z listy, więc jakby jest sytuacja taka, że reagujemy w jedną i drugą stronę. Nawet poszliśmy krok dalej i założyliśmy taki sąd arbitrażowy, który służy właśnie temu, że jeżeli się zdarzają tego typu przypadki, to on rozpatruje sprawy pomiędzy najemcami a właścicielami, właścicielami a najemcami. Nie ma tam dużo spraw, bo wszystko jest kwestią wiedzy i to jest taki punkt piąty takiego zestawu złotych zasad, gdzie ta wiedza jest najważniejsza, bo jeżeli najemca ma wiedzę i właściciel ma wiedzę, to wtedy nie zdarzają się właśnie tego typu przypadki. Pan już kilkukrotnie wspomniał o tych złotych zasadach, dlatego myślę, że to już jest czas najwyższy, żeby rozwinąć je, żeby dowiedzieć się, na czym polegają i czego dotyczą, ale jeżeli się pan zgodzi, porozmawiamy o tym w drugiej części naszej rozmowy. Wtedy na pytania dotyczące tego, jak etycznie i uczciwie wynajmować lokal mieszkalny, będzie odpowiadał współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik Jacek Kusiak. A drogowskazy już za kilka chwil wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu mam wielką przyjemność gościć w naszym radiowym studiu pana Jacka Kusiaka, współzałożyciela i prezesa Stowarzyszenia Mieszkanicznik, z którym rozmawiamy o rynku najmu w Polsce. Użyliśmy już tych trzech określeń: rewolucja, kosmos i trzęsienie ziemi. No ale teraz zastanowimy się nad tym, jak się uchronić, nad tym, jak tym wynajmem zajmować się w sposób etyczny i w sposób dla siebie bezpieczny. Państwo stworzyli takie 5 złotych zasad, o których pan już mówił w poprzedniej części naszej rozmowy. I staramy się wszędzie o nich, nazwijmy to, trąbić, mówić głośno, bo to są bardzo proste zasady, ale widać, że często są zapominane. Natomiast wracając do clou naszej rozmowy, trzeba ciągle pamiętać o tym, że pomiędzy sercem a rozumem trzeba zawsze znajdować się pewien rozsądek. I tak jak teraz mieliśmy tą sytuację związaną z Ukrainą, tak to, że mamy dobre serce, to pokazała cała sytuacja, w jaki sposób przyjęliśmy uchodźców.
Natomiast nie wolno zapominać o rozumie, czyli o kwestiach takich rozsądnych, w jaki sposób to prowadzić, ponieważ jak myślimy długoterminowo, to serce czasami nam nie do końca dobrze podpowiada przy tego typu kwestiach profesjonalnych, takie jak umowy, czy ewentualnie kwestie, z kim współpracujemy. Te 5 zasad są naprawdę bardzo proste. Pierwsza zasada to jest selekcja najemcy. Brzmi strasznie. Powiem szczerze, na początku brzmi to bardzo nieprzyjemnie, ale rozumiem, że pan to teraz rozwinie. Tak, oczywiście. Najpierw powiem te 5 zasad, żeby wszyscy zobaczyli, jaki jest cały kontekst. Czy to jest pierwszy, to jest selekcja najemcy. Drugi to jest dobra umowa najmu. Trzecie to jest kaucja. Czwarte to jest natychmiastowe reagowanie, jeżeli coś się źle dzieje. A piąte to jest wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza. Pierwszy punkt, selekcja najemcy, brzmi rzeczywiście dosyć mocno, ale proszę uwierzyć, że po 20 latach funkcjonowania na rynku selekcja najemcy to jest 80% sukcesu. Jeżeli ją przeprowadzimy dobrze, wiemy, jak to zrobić. Stowarzyszenie również dysponuje pewnymi takimi checklistami, w jaki sposób to robić, jak prowadzić całą rozmowę. Polega to na tym, żeby zadać odpowiednie pytania tak naprawdę, żeby poprowadzić odpowiednią rozmowę, bo wcale to nie jest tak, że ta selekcja służy tylko wynajmującemu, ale często najemca też otwiera oczy, ponieważ jak ktoś na przykład przyjeżdża z innego miasta, wydaje mu się, że będzie mieszkał na Ochocie, a pracował na Pradze i to jest bardzo komfortowe, to tak do końca nie jest. Często musimy zapytać, dlaczego on zmienia miejsce, dlaczego chce tutaj akurat mieszkać, czy to jest rodzina, która będzie potrzebowała różnego rodzaju otoczenia wokół tego mieszkania, dlaczego zmienia na przykład z mieszkania jednego na mieszkanie drugie, czy miał jakieś problemy, czy zmienia pracę. To są pytania, które powodują, że poznajemy lepiej tego najemcę i ten najemca również nam może zadać pytania odpowiednie i poznaje wynajmującego. W tym momencie, jeżeli się poznajemy, to wiemy, kogo przyjmujemy pod dach, bo my tak naprawdę za cenę kilku tysięcy złotych dajemy w użytkowanie nieruchomość, która jest warta kilkaset tysięcy złotych. To trzeba sobie też zdawać sprawę, że fajnie by było, żeby ten najemca wiedział, jakie ma obowiązki, jakie prawa, i ten właściciel również, żeby wiedział, jakie ma obowiązki i prawa, bo i jedna, i druga strona są jakby takimi partnerami biznesowymi, którzy muszą przestrzegać pewnych zasad. Więc ta selekcja najemcy rzeczywiście jest bardzo ważna. Umiejętność przeprowadzenia w odpowiedni sposób powoduje, że te strony się poznają i często jeszcze przed podpisaniem umowy dowiadują się dużo rzeczy, albo nawet nie podpisują tej umowy, bo wiedzą, że niestety nie tędy droga, że to nie jest akurat najemca, którego szukamy, albo najemca stwierdzi, że to nie jest mieszkanie dla niego, które poszukuje. To ja się wtrącę. Od razu zapaliła mi się taka lampka, no bo wydaje mi się, że osoby, które się nie znają, nie o wszystko mogą się jednak pytać, że gdzieś jest ta granica jakiejś przezorności, wnikliwości przy prowadzeniu tej rozmowy, a takiej, no powiedziałabym, jakiejś impertynencji, albo myślę, że tak bardzo brutalnie można by to nazwać, wścibstwa. Swego czasu było bardzo głośno o tym, jak kobiety na rozmowach o pracy słyszały pytanie, czy planują zajść w ciążę. I to pytanie zostało chyba już wyrugowane z tych rozmów o pracę i mam wrażenie, że gdzieś jesteśmy niepokojąco blisko możliwości przekroczenia takiej granicy prywatności. Ma pani rację i tutaj właśnie wkracza ten punkt numer 2 tej złotej zasady, czyli umowa. Ona zawsze jest gotowa do tego, żeby ją pokazać, że najemca może przeczytać i nawet jak ta osoba nie orientuje się, jakie ma prawa i obowiązki, to z takiej dobrej umowy najmu, która nie ma tam pół strony wydrukowane z internetu czy spisane na jakimś kawałku papieru, to może przeczytać i zadać więcej pytań. Więc jakby to jest sytuacja tego typu, że na szkoleniach czy takich spotkaniach, kongresach, jak ja zadaję pytanie, ile minut poświęcają wynajmujący podpisanie umowy, jeżeli ktoś mi mówi, że to jest kilka minut, to jest kompletny błąd, bo powinno się poświęcić na to od 2 do 3 godzin, żeby najemca przeczytał spokojnie tę umowę, żeby zapoznał się z każdym zdaniem, żeby wiedział, o co chodzi, bo wtedy to, co pani mówi, nie wchodzimy na takie strefy intymne, takie bardzo prywatne, ale dotykamy ich delikatnie, żeby również druga strona wiedziała o nas dużo. I tak samo najemca ma prawo zapytać o wszystko, ma prawo zapytać o to, czy to mieszkanie będzie sprzedawane, czy nie będzie sprzedawane, dlaczego ten właściciel tutaj nie mieszka, czy mieszka gdzieś niedaleko, czy będzie przychodził tak jak Karguli Pawlak sprawdzać, czy skrzypią drzwi. Umowa pozwala na to, że najemca zapoznaje się z tym, mimo że nie ma doświadczenia, zapoznaje się, jakie może pytanie zadać, bo czytają dokładnie, jak jest dobrze skonstruowana, to tych pytań jest bardzo dużo i w tym momencie tak naprawdę te strony są na równi, że nie ma tak, że właśnie właściciel zadaje pytanie, a czy pani będzie rodziła kolejne dziecko, a czy pani myśli, bo takich pytań się po prostu nie zadaje. Zadaje się pytania o tym, gdzie ktoś pracuje, jakie ma wynagrodzenie, czy będzie go stać na to. Możemy zapytać o wynagrodzenie. Tak, oczywiście i to jest normalne pytanie. Wiele lat mieszkam za granicą,
podam konkretne przykłady, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, to są normalne pytania, które się zadaje, to są normalne pytania, gdzie trzeba przynieść ewentualnie od pracodawcy zaświadczenie o wynagrodzeniu, to są normalne pytania, że się pyta o BIK na przykład, czy nie ma się żadnych zadłużeń, niczego, no bo wynajęcie jest bardzo proste dzisiaj, prawie takie proste jak kupienie żelazka na raty w supermarkecie, natomiast no tutaj tak jak mówimy o pewnej własności, która jest warta kilkaset tysięcy złotych. Więc jakby ta umowa przychodzi nam z pomocą, że nie przekraczamy tych pewnych granic przyzwoitości i ze strony właściciela, i ze strony najemcy, którego od razu edukujemy, więc to jest bardzo istotne. Jeszcze na moment wracając do wybierania najemców, bo oczywiście kwestia umowy też mam do tego kilka pytań, natomiast chciałam przywołać takie zjawisko jak casting na te najemce. Ono jest owiane dosyć złą sławą i używa się go raczej w taki protekcjonalny sposób, jako zjawisko, które raczej nie jest mile widziane. Czy to, o czym pan teraz mówił, no to jest ten casting? Jest on jakby taki trochę zupgrade'owany, nazwijmy to, bo chodzi o to, że rzeczywiście do danego mieszkania zaprasza się ileś osób, które oglądają to mieszkanie, natomiast w czasie takiej rozmowy, która nie odbywa się w ciągu kilku minut, tylko jak to są godziny, jeżeli chodzi o spotkanie, o rozmowę, ten casting jest bardziej taki profesjonalny. Umowa służy, że ona łączy te obie strony. Wiemy, że umowa jest na czasy złe, więc to, że na przykład najemca może spędzić ile chce czasu w tym mieszkaniu, zadać odpowiednie pytania, ta umowa jeszcze mu podpowiada, bo to jest tak jakby dla niego taką checklistą, to bym nie nazywał może tego castingiem, ale taką rozmową dwóch stron biznesowych, które za chwilę zawrą umowę, która musi być bardzo czytelna między nimi. Więc casting rzeczywiście jest takim złym słowem do tego. Pan po raz kolejny wspomniał o umowie. Zdaje się, że nie jest niczym rzadkim to, że umowy są ściągnięte z internetu, tam jest ich 100 tysięcy różnych wariantów. To w takim razie skąd wziąć, jak skonstruować, bo oczywiście nie wszyscy jesteśmy prawnikami, ekonomistami, nie wszyscy zajmujemy się rynkiem najmu, mimo że go tworzymy, ale nie jesteśmy ekspertami. Skąd wziąć taką umowę, żeby mieć pewność, że jest uczciwa względem osoby, z którą ją podpisujemy, ale także, że chroni nas? Taką umowę stworzyliśmy w Stowarzyszeniu Mieszkanicznik. Ta umowa ciągle się zmienia i w tym momencie już nie wiem, którą wersję ma, ale wszystkie osoby zainteresowane dobrą umową zapraszam do nas, do stowarzyszenia. To nie jest umowa pierwsza, lepsza, ściągnięta z internetu. Przestrzegam przed tego typu umowami, bo one są za prosto napisane i takie, można powiedzieć, za krótkie, nie mają wszystkich punktów, które są ważne dla właścicieli i dla najemcy. Ta umowa musi zawierać kilka ważnych punktów. Na naszej stronie również pod kodeksem etyki mieszkanicznika zrobiliśmy taką specjalną ściągawkę dla właścicieli i dla najemców. Jakie punkty są obowiązkowe w umowie, jakie punkty są, można powiedzieć, takie, które są bardzo ważne, a których punktów nie powinno być w umowie. Ta umowa ma kilka stron, ma również takie załączniki, które są przy przyjmowaniu najemcy, później przy odbiorze jakby mieszkania. Jest lista również, jakie wyposażenie znajduje się w tym mieszkaniu i są zadawane różnego rodzaju takie pytania, informacje. Są bloki, które mówią o obowiązkach właściciela i o korzyściach właściciela, jak również o obowiązkach i korzyściach najemcy. Korzystając z tego, że przyjął pan zaproszenie do drogowskazów, to ja zapytam chociażby o kilka takich punktów, o których nie można zapomnieć. To na pewno są punkty związane z płatnościami, bo wiadomo, że płatności jakby są istotne. Skąd one się biorą, z czego się składają, z czego składa się cała ta płatność, do którego dnia powinna być płacona, co się dzieje, jeżeli nie jest płacona. Kolejny punkt związany na przykład z drobnymi naprawami. Co znaczą drobne naprawy, co znaczą duże naprawy, kto jest za nie odpowiedzialny, kiedy trzeba je zrobić. Kolejny punkt dotyczy również kaucji, że kaucja na przykład nie jest liczona na poczet ostatniego miesiąca. Kiedy oddajemy tą kaucję, w jaki sposób ją rozliczamy, w jaki sposób umowa się rozwiązuje ze strony wynajmującego, jak również ze strony najemcy, no bo mogą zaistnieć sytuacje, że i właściciel może rozwiązać umowę najmu, bo są pewne punkty, które nie są przestrzegane, jak również najemca ma prawo rozwiązać umowę najmu, gdy punkty są pewne nieprzestrzegane. Jest, tak jak wspomniałem, załącznik, który mówi o tym, jakie wyposażenie jest dane, ileś kluczy, tych punktów jest naprawdę sporo, ale czytając umowę, tak naprawdę od deski do deski, przechodząc przez punkty, to przyznam, że ja obecnie po tych 20 latach doświadczenia widzę, że
im więcej, nazwijmy to, minut spędzę z najemcą, tłumacząc punkty z umowy, tym więcej miesięcy mam spokoju. To się jakby przekłada w ten sposób trochę tak liniowo, że może nie godzin, tylko minut spędzonych z najemcą przekłada się na to, że nie ma później e-maili, telefonów, które są takie, które umowa bardzo w prosty sposób rozwiązuje i już na etapie jeszcze nie podpisania jej, ale czytania, ona bardzo dużo wyjaśnia. Mam wrażenie, że często te umowy, które proponują wynajmujący, są skonstruowane w taki sposób, by ominąć wizyty w miejscach, które trochę nas paraliżują. Mam tu na myśli na przykład notariusza, mają też ograniczyć pulę tych działań kłopotliwych, nie wiem, właśnie wyciąg dotyczący naszych zarobków, czy różne dokumenty, które są potrzebne do pozyskania. Te wszystkie urzędowo-prawne sytuacje budzą w nas chyba jakiś taki niepokój. Tak, ale one nie powinny budzić niepokoju, bo tak jak mamy tą umowę najem okazjonalny, gdzie przechodzimy przez notariusza, nie powinny jakby budzić niepokoju. Te wszystkie również kwestie pytania o zarobki, czy ewentualnie o BIK, też również nie powinny budzić wątpliwości, bo jeżeli mamy do czynienia z dobrym najemcą, który rzeczywiście ma dobre zamiary i chce mieszkać tutaj długo, tak naprawdę obie strony są zadowolone, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład nie ma tej selekcji czy tej umowy dobrze skonstruowanej i później się dzieją takie patologie, czy ewentualnie tego typu sytuacje, że są niestety najemcy oszuści, którzy korzystają z tego i później tak naprawdę wszyscy tracą na tym, bo wszyscy najemcy, nawet dobrzy, są wrzucani do tego samego worka i są traktowani tak samo jak najemcy oszuści, którzy znają się dobrze na prawie, są w stanie omijać różnego rodzaju przepisy. Więc jest kwestia tego typu, że ta edukacja, ta wiedza po stronie najemcy, po stronie właściciela jest hiperistotna. My bardzo mocno wkładamy nacisk na oszustów. W naszym jakby tutaj networku wymieniamy się informacjami takim, że w danym mieście grasuje taki i taki człowiek, który wykorzystuje tego typu sytuacje. Więc też nie chcemy, żeby najemcy byli wrzucani do worka oszustów, no bo jest ich znikomy procent, ale jednak jest. Więc właśnie dobrą selekcją najemcy, dobrą jakby umową, eliminujemy tego typu przypadki takie patologiczne i wtedy normalny najemca, który ma normalne zamiary, czy to rodzina ewentualnie, która chce mieszkać niedaleko, bo tu jest na przykład, nie wiem, szkoła, tu jest praca, to nie jest traktowana od razu jako złodziej, jako oszust tak naprawdę, więc jakby to proszę odbierać w ten sposób, że jeżeli profesjonalnie podchodzi się do kwestii właśnie tych zasad przez wynajmującego, to najemca to czuje, że jest traktowany jako równa strona taka biznesowa, która podpisuje umowę. Bardzo się cieszę, że pan o tym powiedział, bo ja bym bardzo nie chciała, żeby wydźwięk rozmowy był taki, że jedna ze stron ma większe pole manewru, czy większe możliwości, żeby coś tam oszukać. Wydaje mi się, że to, co pan powiedział na początku, nie ma najemcy bez wynajmującego i odwrotnie. To jest jakiś taki system sprzężony. To może w takim razie przejdźmy do trzeciego punktu złotych zasad opracowanych przez Stowarzyszenie Mieszkanicznych. To jest też bardzo prosta zasada, bo ona dotyczy kaucji. Nie powinno się wynająć nieruchomości bez kaucji, a często są na przykład ogłoszenia i to widzimy, że to jest brak jakby profesjonalizmu, bo często jest ogłoszenie, że wynajmę bez umowy, bez kaucji i niby myślą osoby, że przyciągną najemcę, a przyciągają tak naprawdę oszustów. Kwestia kaucji jest dosyć istotna. W zależności od tego, jaka jest sytuacja, to ta kaucja jest jednomiesięczna, dwu- albo trzymiesięczna. Spotkałem się na rynku głównie z kaucją jednomiesięczną, ale na przykład jeżeli mamy do czynienia z osobami, których trudniej trochę zweryfikować, bo to są obcokrajowcy. Miałem do czynienia na przykład z osobami z Macedonii, co trudno jest zweryfikować ich. Wtedy takie osoby płacą większą kaucję, więc de facto, że my nie jesteśmy w stanie zweryfikować mocniej, że te osoby nie są w stanie się przedstawić albo w jakiś sposób zaprezentować bardziej profesjonalnie, to płacą ciut większą kaucję, która służy na poczet czy to zniszczeń, czy ewentualnie później oddania tej nieruchomości. O kaucję bym się nie obawiał ze strony najemcy, ponieważ kaucja jest zdeponowana u właściciela. Ona nie służy tylko temu, jak rozliczeniu się na sam koniec. Nie ma czegoś takiego, że kaucja nie zostanie oddana, jak mieszkanie jest oddane w podobnym stanie albo w takim stanie, które pokazuje tylko na normalne zużycie, więc to bym się nie obawiał o coś takiego. Czy to najemcy, czy właściciele, kaucja jakby ich łączy, no bo właściciel wie, że musi oddać, jeżeli się nic nie stanie, a najemca wie, że nie może wyrządzić jakichś wielkich szkód w nieruchomości, która jest warta kilkaset tysięcy złotych, którą wynajmuje za
kilka tysięcy złotych. Kwestia, która chyba dosyć często się pojawia, przynajmniej ja pamiętam taki system z czasów, kiedy byłam studentką, że kaucja staje się ostatnim czynszem. Nie wiem, czy pan się z tym spotkał, czy to jest powszechna praktyka i czy to jest coś, na co obie strony powinny się zgadzać. To jest błąd, żeby stosować właśnie tego typu metodę, ponieważ w naszych umowach jest zapisane, że kaucja nie służy pokrycia ostatniego miesiąca najmu, z uwagi na to, że kaucja jest tym motorem do tego, żeby spotkał się wynajmujący z najemcą, rozliczył odpowiednio mieszkanie, sprawdził jego stan, najemca zdał to mieszkanie i wtedy dopiero ta kaucja służy rozliczeniu, bo tak naprawdę mamy do czynienia z tym, że są płacone media, światło, woda, gaz. To też nie jest tak, że jak dzisiaj mamy na przykład 31, ktoś się wyprowadza, to 31 już wiemy, jakie są stany liczników i wszystko, i to rozliczenie. Bo jeszcze chwileczkę potrwa, zanim właściciel rozliczy ze spółdzielnią kwestię czynszu, czy nie wzrosły ewentualnie stawki, czy woda nie została zużyta więcej, bo na przykład ktoś rzeczywiście bardzo dużo korzystał, energia elektryczna nie była zużywana w nadmierny sposób, więc to zazwyczaj trwa jeszcze kilka tygodni. Jeżeli nic się złego nie stało, to ta kaucja cała jest oddawana. Nie brałbym tego po pierwsze jako coś złego, a drugie na pewno nie może być to używane jako płatność za ostatni miesiąc najmu. Kolejna kwestia, która przyznam, aż się ciśnie na usta, no bo mówimy o pewnej uznaniowości. Pan sam powiedział, że jeżeli mieszkanie jest oddawane w stanie podobnym do tego, w jakim zostało wynajęte, no to pojawia się pytanie, co to znaczy podobne, bo zapewne są wynajmujący, którzy mają świadomość, że rzeczy się zużywają, że ściany się brudzą, a z drugiej strony pewnie są i tacy, którzy chodzą ze szkłem powiększającym i szukają tych rysek i okazji, żeby trochę z tej kaucji uszczknąć. I dlatego podpisanie tej umowy i odpowiednie wytłumaczenie, co to jest kaucja i na poczet, jaki ona ma służyć, jak jest rozliczana. Dlatego w tej umowie, tej naszej stowarzyszeniowej, jest opisane, czemu służy ta kaucja. Wyjaśnia na samym początku najemcy, że to nie jest tak, że po prostu ściana jest delikatnie pobrudzona i zaraz zostanie zabrane z kaucji, tylko na przykład w umowie jest pisane to, że jeżeli dostaje najemca białe mieszkanie, to musi zwrócić białe mieszkanie. To jest często taka praktyka, że dostaje ktoś czyste białe i oddaje czyste białe. Natomiast umowa również mówi o tym, że normalne zużycie to jeżeli jest jakaś rysa czy coś takiego, no to nie jest kwestia taka, że za moment właściciel będzie zabierał z tej kaucji. Stąd jakby ciągle ta wiedza, czyli właściciele muszą również mieć wiedzę, w jaki sposób odbierać nieruchomość i nie to, że rzeczywiście chodzimy z lupą i sprawdzamy różnego rodzaju rzeczy. No wszystko jest kwestią wiedzy, ale my też prowadzimy szkolenia, uczymy właścicieli, w jaki sposób to robić, żeby to nie było krzywdzące również dla najemcy. Dobrze przeprowadzona ta rozmowa w czasie podpisywania umowy, już najemcy daje obraz tego, na co będzie zwracał uwagę właściciel, odbierając to mieszkanie, bo mamy ten protokół zdawczo-odbiorczy, mamy również to, że jest opisane, czemu służy ta kaucja, i to później nie ma jakichś takich nieścisłości, chyba że po prostu jest to robione niechlujnie i nie jest umowa dobrze skonstruowana. Właściciel też nie jest dobrze przeszkolony, jeżeli chodzi o dobre odbieranie mieszkania. Zostały nam do omówienia jeszcze dwa punkty, dwie zasady stworzone przez Stowarzyszenie Mieszkanicznik, ale jako że dawka wiedzy, którą dzięki panu zyskujemy, jest ogromna, to proponuję wziąć krótki oddech i w tym miejscu zakończyć drugą część naszej rozmowy. W trzeciej, tak jak mówiłam przed chwilą, wrócimy do kodeksu opracowanego przez Stowarzyszenie Mieszkanicznik, którego współzałożyciel i prezes Jacek Kusiak jest dzisiaj waszym i moim gościem. A drogowskazy już za moment wrócą na antenę Eski Rok. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzięki obecności naszego dzisiejszego gościa, a jest nim współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik, pan Jacek Kusiak, mieliśmy okazję poznać pierwsze trzy zasady, które pomogą uchronić nam się jako osobom wynajmującym mieszkanie, ale pomogą też zadbać o interesy najemców. No, teraz czas na dwie ostatnie zasady. Czyli przeszliśmy przez selekcję najemcy, była umowa, była również kaucja i czwartą zasadą jest natychmiastowe reagowanie. Jakkolwiek to brzmi, to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli coś dzieje się złego w mieszkaniu, to ze względu bezpieczeństwa również dla najemców i właściciela trzeba reagować bardzo szybko. Jeżeli na przykład również są tego typu kwestie, że najemca coś zrobił, czy ewentualnie coś się wydarzyło, też natychmiastowe reagowanie jest potrzebne. Jeżeli najemca również nie płaci, od razu powinniśmy zareagować tak naprawdę. Nie powinniśmy zostawiać tego, że poczekamy, a może za dzień, za dwa, za trzy. Dlaczego w ten sposób proponujemy robić? Ponieważ
Jeżeli na przykład najemca widzi, że po drugiej stronie ma profesjonalistę i ten profesjonalista widzi, że coś się wydarzyło, od razu zareagował, na przykład były kwestie płatności ustalone na 5 każdego miesiąca, a już 6 mamy reakcję, to wtedy jeżeli na przykład mamy do czynienia z najemcą, który jest oszustem, on próbuje po prostu ewentualnie wydłużać, nie płacić za coś, widzi, że druga strona nie reaguje, to działają takie mechanizmy, że wziął palec, później rękę i więcej. I spotykam się niestety z tym, że na rynku, jeżeli na przykład najemca, który nie jest normalnym najemcą, który chce normalnie wynajmować, tylko chce wykorzystać sytuację, on rzeczywiście próbkuje w pewien sposób. I jeżeli widzi, że po drugiej stronie ma właściciela, który niestety, ale nie zachowuje się profesjonalnie, nie reaguje szybko, to wtedy padamy niestety łupem oszustów, którzy zbywają, jeżeli chodzi o płatności, 1 tydzień, później 2, później miesiąc, później 2. I często w mediach słyszymy różnego rodzaju informacje, że a tutaj na przykład najemca się zagnieździł i już nie płaci 5 roku, albo rok, albo 2 lata. Ale jak posłuchamy informacji o tym, czy rzeczywiście dobrze została zrobiona ta selekcja najemcy, czy podpisana jest odpowiednia umowa i czy ten właściciel zareagował szybko, to często się okazuje, że niestety żaden z tych punktów nie był przestrzegany. Dlatego ten 4. punkt jest o tyle istotny, żeby pokazać również stronie najmującej, czyli najemcom, to, że reagujemy bardzo, bardzo szybko i nie ma możliwości, żeby przedłużać w jakiś sposób pewne warunki najmu. Tutaj wrócę do tego, co pan mówił o tym, żeby zachować pewien balans między kierowaniem się sercem i rozumem, bo od razu przyszło mi do głowy, że ktoś, kto już po jednym dniu opóźnienia zwraca uwagę, nie daj Boże, robi awanturę, może być uznany za takiego krwiopijcę okropnego, który nie rozumie, że przecież ten jeden dzień to się każdemu z nas mógł zdarzyć, że to jest taki, powiedzmy, trochę przeskalowany kwadrans akademicki. Oczywiście, że tak, że jakby też nie ma co siać paniki, natomiast jakiś drobny sygnał, czy to mail, czy to SMS do najemcy, że rzeczywiście czekamy, ponieważ w umowie jest zapisane, że na przykład do 5 każdego dnia miesiąca powinna być zaksięgowana na naszym koncie już płatność. Więc jeżeli najemca widzi tego typu sygnał już 6, to widzi, że ma do czynienia z profesjonalistą, który pilnuje tego. Jeżeli się zdarzy taka sytuacja, to wystarczy, że ze strony najemca powie, przepraszam, ale na przykład, nie wiem, mam opóźnienie w płatności do na przykład, nie wiem, 7, 8 i to zrobię. Jest odpowiedź pisemna, jest komunikacja. To jest sytuacja normalna, bo jesteśmy tylko ludźmi i rzeczywiście ten balans pomiędzy tym sercem a rozumem musi być. Tylko że najemca musi być również aktywny i powiedzieć, ok, przepraszam, zdarzyła się taka i taka sytuacja i my to wszystko rozumiemy, to są życiowe sytuacje. W jednym miesiącu, drugim, trzecim, piątym jest wszystko w porządku, a nagle w 6 ktoś zmienia pracę i ewentualnie potrzebuje chwileczkę dłużej, bo nie do 5, tylko do 10 potrzebuje czasu. I to są normalne sytuacje. Natomiast najgorzej jest tak, jak najemca po prostu nie odzywa się, nie mówi, co się dzieje 6, 7, 8 i ten właściciel już powinien zareagować, pojechać do tego mieszkania, zobaczyć, co się dzieje, porozmawiać, znaleźć tą przyczynę, dlaczego mamy taką sytuację, a czasami są to błahe. Ktoś zapomniał na przykład. Kiedy powiedział pan o błyskawicznym, szybkim reagowaniu, wróciłam do pana słów z poprzedniej części naszej rozmowy, a właściwie z pierwszej, kiedy mówił pan o Kargulu i Pawlaku, którzy pojawiali się i sprawdzali, jak skrzypią drzwi. No i oczywiście, gdzie są granice tego reagowania? Mam tu na myśli jakieś niezapowiedziane wizyty, naloty, najścia, żeby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze, bo sąsiad z dołu zadzwonił, że jest głośno, że coś chrupnęło, strzeliło. No i przyszliśmy z kontrolą. Nie ma takiej możliwości, żeby przyjść z kontrolą bez zapowiedzi i umowa najmu Stowarzyszenia Mieszkańcznik dokładnie precyzuje, że każda wizyta powinna być uzgodniona z najemcą. Jest jeden paragraf taki w umowie, który mówi, że wizyta wynajmującego, właściciela może się odbyć za zgodą najemcy. On musi o tym wiedzieć. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie na przykład, nie wiem, wynajmujący chce odwiedzić mieszkanie, ale ciągle nie ma kontaktu ze strony najemcy, ma podejrzenie, że może się coś dziać złego ewentualnie, no to wtedy rzeczywiście właściciel może to zrobić, skoro raz, drugi, trzeci i ma na to potwierdzenie, że się kontaktował w odpowiedni sposób, tak jakby ustalony, no to wtedy rzeczywiście ta wizyta może być. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby te wizyty były niezapowiedziane, czy tak jak właśnie mówimy o tym Kargulu i Pawlaku, że przychodzi niezapowiedzianie i sprawdza z samego rana o godzinie 6, że drzwi skrzypią albo coś takiego. To przejdźmy do tego ostatniego, 5. już punktu, które Stowarzyszenie Mieszkańcznik opracowało. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego,
tego, że ta zasada we wszystkich jakby aspektach życia funkcjonuje, ona polega na wiedzy, czyli musimy posiadać wiedzę, żeby coś dobrze robić. Wynajmowanie nieruchomości to nie jest kupowanie bułek i idziemy do jednego sklepu, drugiego, trzeciego i to robimy, tylko to jest wynajmowanie nieruchomości, która ma służyć innym osobom, ludziom. Ona musi być i bezpieczna, cały najem musi być bezpieczny, funkcjonalny i odbywać się w sposób dobry, etyczny. Piąta zasada to jest posiadać jak najwięcej wiedzy i od strony właściciela, i od strony najemcy, z uwagi na to, że jeżeli posiadamy tą wiedzę, to wtedy wiemy, jak to poprowadzić. Jak najemca posiada wiedzę, to też wie, co wymagać od właściciela. I generalnie kwestia tej piątej zasady, jak najwięcej wiedzy, szkolić się, przychodzić na spotkania, otaczać się ludźmi, którzy wynajmują, którzy wiedzą, w jaki sposób rozwiązywać problemy, ale wiedzą w taki sposób praktyczny, nie tylko wyczytali gdzieś z książek albo z jakichś stron w internecie, gdzie nie wiadomo, kto do końca podaje te wiadomości, tylko przychodzi na różnego rodzaju spotkania. Zapraszamy oczywiście do nas, bo co miesiąc w każdym oddziale odbywają się spotkania. Tam właściciele wynajmowanych nieruchomości dzielą się wiedzą. Tam mogą przyjść również najemcy, więc jakby ta wiedza jest nieodzowna. Ja sam patrzę po sobie i co miesiąc uczestniczę w takim spotkaniu. Za każdym razem czegoś się nowego uczę. Czy na potrzeby tego spotkania moglibyśmy stworzyć kolejną listę? Bo oczywiście rozumiem, że Stowarzyszenie Mieszkanicznik służy wszelką pomocą, ale być może możemy stworzyć listę miejsc, instytucji, ekspertów z danych dziedzin. Nie chodzi mi o nazwiska, a raczej branży czy dziedziny, których powinniśmy mieć w tyle głowy. Być może są prawnicy, może jakieś stowarzyszenia, może taka prosta rzecz, że warto dobrze żyć i znać osoby kontaktowe ze swojej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. To nie tylko są osoby właściciele, ale są również pośrednicy, są prawnicy, są notariusze, są na przykład ekipy remontowe, są deweloperzy, są osoby, które zajmują się tym profesjonalnie od wielu lat i tak naprawdę bycie w tym środowisku jest najważniejsze, bo tak naprawdę nic nie zastąpi dobrego kontaktu z odpowiednimi osobami, gdzie jak mamy problem, to wtedy nie szukamy po internecie, nie szukamy po książkach, tylko dzwonimy w odpowiednie miejsca i konsultujemy się. To na koniec chciałam zapytać o przyszłość tego rynku najmu. Oczywiście ja wiem, że dywagowanie o przyszłości zawsze ma znamiona spekulacji albo wróżenia z fusów, natomiast jeżeli spojrzeć na minione 2 lata, może dla pewności 3 lata, to był to czas ogromnych tąpnięć i zmian o 180 stopni, o których już mówiliśmy na początku naszej rozmowy, ale czy pana zdaniem do tej sytuacji, która jest teraz, osoby, które mają mieszkania je wynajmują, mogą się przyzwyczajać, czy jednak to jest czas, kiedy trzeba zachować czujność i spodziewać się, że kolejne tąpnięcia są przed nami? Możemy powiedzieć tak, że matka natura nas już przygotowała dosyć dobrze do różnego rodzaju właśnie tąpnięć, tak jak pani nazwała, czyli zamykając klamrą to historię, teraźniejszość i przyszłość, czyli tąpnięcie 2020 covidowe, teraz znowu ruch w drugą stronę, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie i tak jak w wielu takich wypowiedziach staram się przytoczyć taką informację, skoro tak szybko do nas napłynęli uchodźcy z Ukrainy, tak szybko oni mogą odpłynąć. I z jednej strony byśmy się cieszyli, bo jak ta wojna się skończy, to tylko jest to dobre dla nich i również dla nas, no bo nie mamy zagrożenia jakby wojny również w naszym kraju. Myślmy również o tym, że szybkość napłynięcia uchodźców do nas może być bardzo podobna do odpływu. Nie sądzę, że odpłynie 100% uchodźców, ale przypuśćmy, że będzie to 30%. Może to się odbyć bardzo szybko. Z tego, co widać, no wojna jakby nie do końca widać jej koniec, natomiast na pewno zmierzamy bardziej do końca niż do początku. Miejmy na uwadze, że ta ilość uchodźców, najemców, którzy są obecnie, może się bardzo mocno skurczyć w bardzo szybkim czasie, więc tutaj profesjonalnie podchodzący właściciel, mający wiedzę, szkolenia, będący w tym towarzystwie, będzie widział, że coś się zaczyna dziać. Wydaje mi się, że przede wszystkim pandemia to jest taka lekcja, że nie powinniśmy się za bardzo przyzwyczajać, no bo różne rzeczy można przewidzieć. Natomiast kataklizmy, pandemie to nie jest coś, co zazwyczaj bierze się pod uwagę, szacując swoją sytuację życiową. Tak, i rzeczywiście takie planowanie w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne i przyznam, że tak jak kiedyś planowaliśmy na ileś tam lat do przodu, tak myślę, że teraz takie planowanie na rok do przodu to jest chyba maksymalne. Te zmiany są po prostu i trzeba się do nich przyzwyczaić i nawet przyjąć w ten sposób, że życie polega na pewnej zmianie i ciągłej takiej zmianie. Ale jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy są w tej branży, są na tym rynku, czują ten rynek, to te zmiany będziemy przyjmowali jako normalna rzecz. Po prostu pewne takie fluktuacje na rynku, które się dzieją
i dajemy sobie z nimi radę. O rynku najmu opowiadał prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Mieszkanicznik, pan Jacek Kusiak. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmowę, która no, zdecydowanie dobiega końca. Tak naprawdę od końca dzieli nas tylko moje przypomnienie, że jeśli chcielibyście wrócić do dzisiejszego spotkania albo któregoś z naszych poprzednich, to możecie to zrobić wchodząc na Spotify, na YouTube'a, korzystając z naszej aplikacji, czy wchodząc na stronę www.skrok.pl. Do waszej dyspozycji pozostają niezmiennie maile drogowskazy@skrok.pl, a także agalant@grupa.zpr.pl. No cóż, to co miałam do powiedzenia już powiedziałam i czas tę rozmowę niestety zakończyć, co niniejszym czynie, dodając jeszcze tylko, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant. Drogowskazy.